Hello, nazywam się Elżbieta Nocoń i prowadzę w Bochni online'ową stacjonarną szkołę językową. A tutaj w tych krótkich filmikach pomogę Ci mówić bardziej po angielsku. Dzisiaj kolejna litera, którą będziesz pomijać w wymowie, litera G. Najbardziej rzucającym się w uszy przykładem, często słyszę ten błąd, gdzie litera G powinna być pominięta, to słowo foreign. Foreign languages, czyli obcy, język obcy. I foreigner, czyli obcokrajowiec. So, do you speak any other foreign languages apart from English? Czy mówisz jeszcze w jakichś innych obcych językach? Do you speak any other foreign languages? Trzy kolejne rymują się. Będzie łatwo zapamiętać. Design, resign and sign. Po kolei. Design to projekt lub projektować. So we can say he's a web designer or I really like the project. So I really like the design. I'm looking forward to seeing the final result. Design. Sign. Two meanings. Dwa znaczenia. Road sign. Znak drogowy i sign jako czynność, czyli podpisać. Well, I got a fine last week for ignoring the stop sign. Dostałam mandat za zignorowanie, for ignoring the stop road sign. A jako czynność, don't forget to sign the contract. Don't forget to sign the document at the bottom of the page. Tu jest o tyle kłopot, że w słówku signature, czyli podpis, to G się pojawia. Ale w czynności podpisywać trzeba je opuścić. Sign. Don't forget to sign. Campaign i champagne. To dwa kolejne, znowu idziemy w parze, żeby się rymowało, łatwiej zapamiętywało. Campaign, political campaign or advertising campaign. Kampania polityczna, kampania reklamowa. We've had enough of that. Tego ostatnio mieliśmy dużo, especially political campaigns. And champagne, we're gonna have some champagne when we have finally mastered all the silent letters. What do you say? And the last one, the last word for today is gnome. Gnome, czyli skrzat, gnom. Po polsku gnom, so an unfriendly dwarf. Jak widzicie, to G bardzo często znika w towarzystwie N. Ale do tej pory mieliśmy design, resign, champagne w odwrotnej kolejności. Teraz G jest pierwszą literą i ono znika. Gnome, skrzat. So, his favorite computer games are those with gnomes, dwarfs and fairies. Ok, let's repeat them all. Powtarzamy wszystkie. Foreign. Resign, design, sign, campaign, champagne, gnome. Jak nauczyć się pomijać te litery, zwłaszcza jeśli już umiało się słówko z niestety błędną wymową? No, przez powtarzanie. A jak sprawdzić, czy się dobrze wreszcie powtarza, wystarczy użyć tej funkcji nagrywania w dyktafonie. Odsłuchać i zobaczyć, czy pomijam te litery, które trzeba pominąć. Bye! Good luck!